Wiosną tego roku czeka nas bardzo ekscytujący test ogólnej teorii względności Alberta Einsteina. O co dokładnie chodzi? Naukowcy z UCLA chcą obserwować zachowanie gwiazdy S2, krążącej bardzo blisko supermasywnej czarnej dziury, znajdującej się w centrum Drogi Mlecznej. Gwiazda niebawem przejdzie bardzo blisko niej. Paradoksalnie nasza galaktyka Droga Mleczna należy do tych, które najtrudniej nam badać. Żyjąc wewnątrz niej, pozbawieni jakiejkolwiek możliwości podróżowania, skazani jesteśmy na oglądanie jej od środka, z miejsca otoczonego dużą ilością pyłu międzygwiazdowego. Z tego powodu obserwacje jej centrum są mocno utrudnione, a czarną dziurę znajdującą się w samym środku Drogi Mlecznej odkryliśmy dopiero po tym, jak zorientowaliśmy się, że znajdują się one wewnątrz innych galaktyk. Miłośnicy astronomii wytrwale co roku w okresie wiosenno-letnim wykonują fantastyczne zdjęcia rozwidlonej wstęgi naszej galaktyki, kierując swoje aparaty właśnie w kierunku jej serca. Niestety to, co jesteśmy w stanie zobaczyć w świetle widzialnym, kończy się na najbliższych obłokach gazu, pyłu i materii międzygwiazdowej. By zajrzeć głębiej, astronomowie korzystają z radioteleskopów oraz teleskopów pracujących w zakresie promieniowania podczerwonego i rentgenowskiego. To właśnie dzięki nim możemy dokładnie obserwować to, co dzieje się w samym sercu Drogi Mlecznej. W ostatnim czasie mocno skupiono się na badaniach gwiazdy S2, krążącej bardzo blisko centralnej czarnej dziury Sagittarius A. To właśnie wnikliwe obserwacje ruchu tej gwiazdy i 27 innych gwiazd w centrum dowiodły istnienia tajemniczego, masywnego obiektu w ich okolicy. S2 z racji swojej bliskiej odległości od czarnej dziury jest jednym z najszybciej poruszających się znanych nam obiektów we Wszechświecie. Ciało centralne okrąża po bardzo eliptycznej orbicie w czasie około 16 lat, zbliżając się do niego w perycentrum na odległość zaledwie 17 godzin świetlnych, czyli 120 jednostek astronomicznych. To czterokrotnie dalej niż odległość Neptuna od Słońca. Ale nie zapominajmy, że supermasywna czarna dziura jest prawie 4 miliony masywniejsza od naszej życiodajnej gwiazdy, podczas gdy S2 swoją masą przekracza masę słoneczną tylko 15-krotnie. Ostatni raz przez perycentrum przeszła w roku 2002, więc jak nietrudno obliczyć, właśnie ponownie zbliża się do tego punktu. Jeszcze do niedawna podejrzewano, że S2 może być gwiazdą podwójną, ale ostatnie spektroskopowe pomiary prędkości radialnych nie wykazały żadnych zaburzeń w jej ruchu. Oznacza to, że nie posiada gwiezdnego towarzysza lub nawet jeśli go ma, nie ma on na nią znaczącego wpływu. To bardzo ważna informacja, ponieważ obecność drugiego składnika mogłaby wypaczyć wyniki badań, znacząco utrudnić uzyskanie precyzyjnych i wiarygodnych rezultatów. Brak drugiej gwiazdy to dla astronomów zielone światło do przeprowadzenia badań nad ogólną teorią względności. Naukowcy już zacierają ręce w oczekiwaniu na bliskie podejście S2 do supermasywnej czarnej dziury i analizę jej zachowania. Spodziewają się, że gwiazda będzie ciągnięta z maksymalną siłą grawitacji, dzięki czemu zgodnie z teorią względności uda się zaobserwować efekt grawitacyjny, który objawi się przesunięciem linii widmowych gwiazdy ku czerwieni. Grawitacja jest najmniej przebadaną siłą natury, więc to doskonały moment weryfikacji teorii względności i ewentualnego stworzenia nowych modeli grawitacyjnych. Badania pomogą również w rozwiązaniu zagadki, jak w takim miejscu mogło powstać tyle gwiazd, takich jak S2. Potężna grawitacja czarnej dziury powinna rozrywać pobliskie obłoki gazu, zanim stworzą się z nich młode gwiazdy. Jest to więc kolejna tajemnica, z którą muszą zmierzyć się astronomowie. Nam nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie poczekać na rezultaty tych badań. I to już wszystko w tym fleszu. Dzięki za uwagę i Twój poświęcony czas. Jeśli jesteś tu pierwszy raz i podobało Ci się to wideo oraz interesuje Cię tematyka kanału, zasubskrybuj i czekaj na kolejne filmy. Cześć!